Amen. Chryste, Królu pokorny, przybywający na osiołku do Jerozolimy, na weny na dzisiaj, pokornie służyć Tobie i braciom. Chrystus na osiołku do nas, Panie. Jerozolimy. Chryste, Królu witany przez tłumy pielgrzymów, na weny na łaskę godnego uznania Twojego królowania w Chrystus na osiołku do Jerozolimy. Wysłuchaj nas, Panie. Na weny na Chryste, Królu przychodzący w imię Pańskie, pomóż nam uznać Twoje prawa i wypełniać je w codziennym życiu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Dzisiaj po szwedzku, czyli do góry nogami. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Jest godzina 13. Słuchają Państwo Radia Maria, zapraszamy na serwis informacyjny. Rząd chce rozwijać polską myśl inżynierską z partnerami z całego świata. Wicepremier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś fabrykę PZL Świdnik. W tym roku mija 60 lat od powstania polskich zakładów lotniczych. Mów ty, no dobrze, Leonardo Helicopters. Minister Finansów i Rozwoju wyraził zadowolenie, że w fabryce we współpracy z partnerami międzynarodowymi powstają unikatowe produkty, które są eksportowane na cały świat. Przemysłu, produktów przemysłu obronnego w Polsce, a dla nas eksport i dla nas przemysł obronny jest bardzo ważny. Traktujemy wszystkich naszych partnerów. Bardzo ważne jest, proszę Państwa, mówić pięknie po polsku, troszczyć się, dbać o dobrą polszczyznę. Równo, ale też cieszymy się bardzo oczywiście, że są partnerzy, którzy patrzą bardzo długofalowo. To jest po szwedzku, do góry dnem, a teraz produkcji w Polsce, to jest oczywiście nasz obowiązek. Świdnickie PZL to największa w kraju fabryka helikopterów. Zatrudnia blisko 3,5 tysięcy pracowników. Ta baba mnie denerwuje, jak ona mówi. Przetargu na wielozadaniowe helikoptery dla wojska. Poprzedni rząd PO-PSL odrzucił ofertę PZL, wybierając francuskie maszyny Airbus Helicopters. Rząd PiS-u rozpisał na nowo przetarg na maszyny dla wojska. Wszystko wskazuje, jak ona mówi, zobacz. Helikopterów będą firmy, które mają fabrykę. Ona tylko mówi jak przydówka samymi spółgłoskami. Do października tego roku Jezus Maria! To około 70% więcej niż w całym ubiegłym roku. Wiąże się to z obowiązującymi od 2 lat przepisami, które złagodziły warunki ubiegania się o ogłoszenie bankructwa. Nie ma samogłosu. Odsetek osób ogłaszających upadłość będzie rósł. Dr Marian Szołuchy, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula, podkreśla, że rosnąca liczba bankructw nie oznacza, że sytuacja finansowa Polaków uległa pogorszeniu. Zwrócił uwagę, że często jednak jedyna możliwość wyjścia z trwałych kłopotów finansowych. Polacy korzystać z tego instrumentu dopiero się uczą. Jest to sytuacja nadzwyczajna, przejaw sytuacji jednoznacznie negatywny. Dlatego należy badać jej przyczyny. Najważniejszą z nich jest dług, który Polacy zasięgają. A więc mówiłam, edukacja. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czasem niemal lichwiarskie albo lichwiarskie stricte skrupulatnie różne firmy tę pobłażliwość organów państwa wykorzystywały, wpędzając Polaków w długi. Tak duże, iż rzeczywiście upadłość konsumencka dla wielu osób wydaje się być dziś jedynym rozwiązaniem, bo nie mają one perspektywy spłacenia swojego zadłużenia do końca życia. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej blisko połowę bankrutujących stanowią osoby w wieku od 30 do 50 roku życia. Najwięcej upadłości ogłoszono w województwach mazowieckim, śląskim i kujawsko-pomorskim.
Wchodzą w życie przepisy, które mogą ułatwić zdawanie egzaminu na prawo jazdy. Do tej pory egzaminator miał obowiązek przerwać egzamin w przypadku popełnienia przez zdającego błędu, który mógł zagrozić życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Od dziś egzaminator sam będzie decydował, czy przerwie egzamin w takim przypadku, czy też nie. Niewłaściwie zachowanie kierowcy egzaminujący może potraktować jako jeden z dwóch dopuszczalnych błędów i kontynuować egzamin. Francja zgadza się na szopki bożonarodzeniowe, ale nie religijne. Taką decyzję podjęła Rada Stanu, najwyższy we Francji organ sądownictwa administracyjnego. Rada uznała, że nie koliduje to z zapisami ustawy z 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa. Ustawa ta zakazuje umieszczania w budynkach lub miejscach publicznych wszelkich emblematów i symboli religijnych. Według francuskiej Rady Stanu w budynkach publicznych, siedzibach organów władzy publicznej lub służby publicznej nie można ustawiać szopki, chyba że szczególne okoliczności wskazują, że instalacja taka ma charakter kulturowy, artystyczny lub świąteczny. Obecność szopki nie może jednak oznaczać uznania kultu lub preferencji religijnych. Ksiądz prałat dr Christian Gavron, wicedyrektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, zwracał uwagę, że w ubiegłym roku ludzie wrogo nastawieni do kościoła próbowali doprowadzić do wyeliminowania symboli chrześcijaństwa. Oburzenie narodu było jednak tak wielkie, że musieli ustąpić. I Rada Najwyższa musiała zabrać ten temat głos. Argumentem, który optował za tym, że jednak dziedzictwo chrześcijańskie pierworodnej córki Kościoła w Francji jest tak wielkie, że szopki bożonarodzeniowe mogą być i w szkołach, i na merowcy, i w miejscach publicznych. Także, żeby uniknąć w tym roku podobnych hec, wcześniej ogłoszono, że można szopki bożonarodzeniowe umieścić w miejscach publicznych. Sprawa szopek w merowstwach była odbierana przez część społeczeństwa jako zaostrzenie ustawowej laickości. Wywołała też dyskusję, czy żółbek jest symbolem kultu, czy kultury. We Francji kwestia laickości państwa i zakresu, jakiego ona dotyczy, od kilku lat rodzi napięcia. W kraju zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na południowym zachodzie, słaby deszcz i deszcz. Lokalnie w centrum kraju mgła. Nie ma komu, żeby jej to powiedzieć. Jak ona gada? Na termometrach w Białymstoku i w Zakopanem 3 stopnie, w Bielanej Górze, Wrocławiu, a także w Warszawie. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. Na barometrach 998 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Było to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat Kościół w Iraku, historia i współczesność. Gościem programu będzie Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Bashar Mati Warda, redemptorysta. Arcybiskup obrządku chaldejskiego w Irbilu, ponad milionowym mieście w irackim Kurdystanie, i ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. O 19.00 msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i naszej ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Michała Janochy, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Homilię wygłosi ksiądz infuat Stanisław Kur. Transmisja na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. A o 21.30 będziemy kontynuowali rozmowy na naszej antenie Kościół w Iraku, historia i współczesność. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Jezus naszym Królem i Panem. Rozpoczynamy nowennę przed jubileuszowym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Przygotujmy się duchowo do tego wielkiego wydarzenia. Triumf Trumpa, kulisy wygranych wyborów, sylwetka nowego prezydenta, komentarze, opinie. Przywracanie polskości. O planach Instytutu Pamięci Narodowej, stuleciu niepodległości oraz pracy dla Polski mówi w specjalnym wywiadzie dla naszego dziennika prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Świt niepodległej, Józef Piłsudski, Roman Dmowski. Jak różne polityczne drogi prowadziły ich do jednego celu, niepodległej Polski, pisze Jan Józef Kasprzyk. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy Państwo, 11 listopada w Święto Niepodległości transmitować będziemy na naszej antenie uroczystości z Warszawy. O godzinie 9 ze Świątyni Opatrzności Bożej mszę świętą, której przewodniczyć będzie prymas Polski, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, a homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. W Eucharystii udział wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda i premier Beata Szydło. O godzinie 12 transmisja z placu Piłsudskiego. Jak wiemy, co roku główne obchody uroczystości mają miejsce przy grobie nieznanego żołnierza, a więc złożenie wieńców i defilada na cześć poległych w obronie naszej ojczyzny. I o godzinie 15.20 rozpoczniemy relację z Marszu Niepodległości ulicami Warszawy. W tym roku przebiegać będzie pod hasłem Polska bastionem Europy. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach za naszym pośrednictwem w tak ważnym dniu dla nas Polaków. Już 10 minut po 13. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Zapraszam na audycję aktualności dnia.